Proszę Państwa, jestem od ponad 25 lat gminnym działaczem, wychowawcą, nauczycielem, społecznikiem. Jeżeli policzyć lata, gdzie jako mały chłopiec uczestniczyłem już w jakichś rozgrywkach, reprezentując naszą gminę z dumą, to tych lat dla gminy przepracowałem już ponad 30, jak liczę to 35. Jestem osobą, która została wyróżniona przez Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeniem państwowym. Posiadam kilka innych nagród i wyróżnień samorządowych. Podobnie oświatowych, w tym jak Państwo wiecie, przez 5 lat miałem zaszczyt kierować Winnicką Szkołą Średnią. Jestem człowiekiem aktywnym na pograniczu. Mam dobre i przyjacielskie relacje w kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu miastach i miejscowościach Unii Europejskiej. Zbudowałem kilkanaście instalacji, obiektów, które służą naszej społeczności. Wydawało mi się przez długi okres, że nie mam wrogów w tej społeczności. Raczej wszędzie, nawet z tymi myślącymi inaczej, mam dobre relacje. Muszę powiedzieć, że może kocham to za duże słowo, ale po prostu ja bardzo lubię ludzi. Bardzo lubię współpracować z ludźmi i dla nich pracować. Lubię wypełniać swoje życie pożyteczną pracą dla innych. Lubię zdzierać się dla innych przy mojej własnej egocentrycznej satysfakcji. Uwielbiam być człowiekiem uczciwym. Mówiąc po sportowemu, lubię grać fair play. Ostatnio, jak się okazuje, mam problem na swoim własnym podwórku, czyli własnej gminie. Bo tak się zdarza, że jakaś osoba albo jakaś grupa osób postanowiła ze względów, wydaje mi się, politycznych, a może innych, ale mi nieznanych, postanowiono niszczyć, wdeptywać, opluwać tutaj stojącego Andrzeja Kudewskiego. Zarzuca mi się włożenie pijaczków i żuli do urn wyborczych. Z rozpoczętej przygody po proekologicznego przedsiębiorcy, to działalność, którą obecnie się zajmuje i z którą się mierzę, robi się ze mnie po prostu śmieciarze. Wpisy z końcówki marca bolą chyba najbardziej, gdzie wyzywa mnie się od osób nierozgarniętych, od osób niespełna rozumu, od przymówów. Bo tak mniej więcej wpis słowa niemota w sweterku można odczytać. Chodzi o wpis facebookowy. Radni mają przed sobą wydruki z tych wpisów z konta Katarzyna Mackiewicza, jak większość z Państwa się domyśla. Te wpisy, prawdę mówiąc, zostały kilkanaście dni temu usunięte z tablicy komputerowej. Ale powiem szczerze, że nie satysfakcjonuje mnie to, bo one w dalszym ciągu w świadomości społecznej i w internecie krążą i funkcjonują. Przyjęły się po prostu, bo jest to chodliwe, jest to dla wielu śmieszne i dobre. Z pewnością szkodzą mi i jak powiedziałem, bolą mnie, bo wydaje mi się, że na coś takiego nie zasłużyłem. Wpisy takie dotyczą też wielu innych osób. W tym, co dla mnie również bolące, burmistrza Andrzeja Zabłockiego. Dla tego człowieka myślę, że powinniśmy raczej zastanawiać się, kiedy nadać mu honorowe obywatelstwo za zasługi, honorowe obywatelstwo mieszkańca miasta. A tymczasem mamy artykuły o laptopach i iPhone'ach, podważanie kompetencji, wyśmiewanie, wyszydzanie. Najgorsze według mnie, że wpisy to niby świat wirtualny, ale dotyczą one życia i ludzi w realu. Pisane jest to przez osobę jak najbardziej realną. Profil jest fikcyjny, ale osoba jest realna. Można mniemać, że w miarę dobrze wykształcona i dobrze zorientowana w życiu gminy. Proszę Państwa, trzeba tutaj powiedzieć, że może
rzadko sobie zdajemy sprawę, zwłaszcza osoby w moim wieku i troszeczkę starsze, które są przyzwyczajone do świata gazet, ale w obecnym świecie informacji, gdy się zastanowię, jaki ma zasięg Gazeta Lubuska, w Witnicy może jest ich kilkanaście ostatnio. Nikt nie czyta prawie Gazety Lubuskiej. Natomiast media społecznościowe, Facebook, okazuje się, że już kilka dni temu miałem z innego kontynentu zapytanie od kolegi, czy to o tobie. To błyskawicznie to się rozprzestrzenia i ludzie to piszący o tym wiedzą. I chciałbym, żebyśmy my też mieli głęboką świadomość tego, że tego rodzaju ochydztwa, obrzydlistwa nie powinny mieć nigdy miejsca. Przykre dla mnie jest to również, że gdy rozmawiam oczywiście z mieszkańcami gminy, z kolegami, znajomymi, powiem szczerze, że na mniej więcej 20 osób, z którymi rozmawiałem, 95% mówi o jednej osobie. Mówią o jednej osobie, która może być zdolna do tego rodzaju wpisów. Ja nie wymienię tego nazwiska dzisiaj, nie jestem na to gotowy i nie chciałbym niesprawdzonych informacji publicznie przekazywać, ale to daje do myślenia. Tego rodzaju wpisy, one oczywiście są archiwizowane, są zdokumentowane, mają na sobie mnóstwo śladów, które można oglądać i które można analizować. Co do wpisów właśnie facebookowych, tych ohydnych, też po rozmowach. Ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że nawet na tej sali dzisiaj są osoby, które znają ten profil, które znają osobę piszącą jako Katarzyna Mackiewicz. Panie burmistrzu Jaworski, teraz klikam do pana. Pan mi radzi, żeby, czy tak przynajmniej na ostatniej sesji było, żeby zgłaszać to do sądu i drogą sądową próbować namierzać osobę lub osoby. A ja chciałbym wiedzieć, czy dla pana sprawowanie funkcji głowy gminy wiąże się z przestrzeganiem prawa i norm etycznych. Przecież wiemy, że ten profil Katarzyna Mackiewicz powstał na początku listopada 2014 roku po to, aby pana wspierać przedwyborczo. To jest oczywiste. A dezawuować czy bezpardonowo niszczyć przy użyciu zabiegów socjotechnicznych Witnicę 2000 i innych konkurentów. Żałuję, że nigdy na ten temat nie chce się panu wypowiedzieć. Teraz w zasadzie główny apel kieruję do państwa radnych. Do radnych Rady Miejskiej Gminy Witnica kadencji 2014-2018. Proszę państwa, żebyście się pochylili nad tym, co przekazuję. Bo opluwani są dobrzy obywatele tej gminy. To, drodzy państwo, od was zależy w dużej mierze, jaki styl i poziom życia publicznego będziemy kreować i dopuszczać. Chciałbym, żebyście pamiętali państwo o ślubowaniu, które składaliście parę miesięcy temu, o tym, iż mandat radnego będziecie sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. W sensie głębszym, myślę, wszystkich mieszkańców. Dlatego proszę jeszcze raz, nie fundujmy sobie zgnilizny i tego rodzaju sytuacji, z którymi obecnie mamy do czynienia. Dziękuję serdecznie państwu za wysłuchanie. Dziękuję pani przewodniczącej. Dziękuję bardzo.